Panowie, nie gromadźcie skarbów, bo wam jeszcze te skarby okradną Macierewicz. Przyjdzie wam te skarby za wiele. Takiej Hondy Civic nowej w salonie to jest około 100 tysięcy złotych. Jeżeli ten samochód rozbierzemy jeszcze do mego na części, to spokojnie za niego weźmiemy 150, nawet może 179. Czyli tu jest taki duży obrót. Może w ogóle nie jechać, tylko po prostu kupować i sprzedawać na części. Ale jak będziemy sprzedawali na części, to też części spadną. Bo tutaj chodzi przede wszystkim o części w salonie, jakie kupujemy w salonie. Na przykład samochód został uszkodzony z przodu, zderzak z lampami kosztuje 7-8 tysięcy złotych, a taki sprawca przeprowadzi cały samochód, z tego co nam wiadomo, za 10% jego wartości. Czyli jeśli przeprowadzi Hondę z 2015 roku, to paser za ten samochód płaci w granicach 6-7 tysięcy złotych. Czyli to nie jest jakiś duży koszt. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut, po godzinie 11:20. Studio aspirant Krzysztof Biskup, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, biegły zakresu mechanoskopii. Informacje po informacjach wracamy do programu. Oferta, jakiej jeszcze nie było. Jezus powiedział, złodziej ukradnie robak, że rdza. Nie chcieć, nie kupować, po co? Korki na Saski, wszystko stoi, nic nie idzie. 3-milionowa Warszawa zablokowana. Po co? Romku, kawu się popijamy? No, popijamy. Obudź się, Romanie, i zacznij kupować kawę Bellarom w Lidlu. Większość Polaków uznała smak kawy ziarnistej Bellarom z Lidla za tak samo dobry lub lepszy niż kawy numer 1 na rynku. Więc wybierz kawę ziarnistą Bellarom, która w regularnej cenie kosztuje tylko 29,99 za 1 kg. Wyniki badań dostępne na www.gfk.com/pl. W sprytniej daniu kupować marki Lidla. To była reklama. 11:17 na zegarze, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam i zapraszam do godziny 14. Dziś środa, 28 dzień września. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. I czas na komentarz. W naszym studiu Michał Wróblewski, dział polityczny dziennika Fakt. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozpocznijmy od dobrych informacji dla wszystkich tych, którzy czekają na własne M. Rząd przyjął uchwałę w sprawie tzw. programu Mieszkanie Plus. Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada budowę lokali na wynajem z możliwością przejęcia ich na własność. Mieszkania mają być budowane na gruntach przekazanych przez Skarb Państwa. Na razie nie wiadomo, w jakich lokalizacjach powstaną budynki. Ponadto program zakłada także wprowadzenie premii za oszczędzanie. Tak, wybiegnijmy więc nieco w przyszłość. Jest rok 2019. Pierwsze rodziny wprowadzają się do mieszkań wybudowanych ze wsparciem państwowym. Zaraz będzie Jezus Belzebubem, zaraz Jezus będzie złodziejem, zaraz będzie Jezus oszustem, no bo jak cuda czyni. No tak, więc że nie mogą żadnego tam Jahwe, bo oni nie wiedzą, kto to jest Jahwe. Jest nieprzypadkowa. Jahwe, no ja jako młody człowiek jestem żywo zainteresowany tym, co rząd zaproponuje, jeśli chodzi o zapisy na papierze, bo ich jeszcze nie znamy. Nie znamy, chyba nie wiemy do końca, skąd rząd będzie finansował ten program. Natomiast gdyby ten program okazał się sukcesem na miarę tego 500+, programu 500+, no to ja myślę, że tutaj rządzący, gdyby to naprawdę sprawnie przeprowadzili, dostaliby całkiem dużo plusów dodatnich, cytując klasyka od wyborców. I to byłoby takie zwieńczenie tego prosocjalnego programu, którego twarzą jest premier Beata Szydło, który miałby być realizowany do kolejnych wyborów. Więc tutaj jako nawet postronny obserwator, no kibicuję rządowi, żeby to zostało sprawnie przeprowadzone, bo i korzyści będą wynikały z tego i dla młodych ludzi, a polityczne korzyści niewątpliwie. A przede wszystkim dla rządzących. Tym bardziej, że dziś w Polskim Radiu minister Andrzej Adamczyk zapewniał, że Prawo i Sprawiedliwość w przeszłości próbowało przekonać ówcześnie rządzących, czyli koalicję PO-PSL, do zmiany polityki mieszkaniowej. Cytat: Narodowy Program Mieszkaniowy to program, który planowaliśmy od lat. Przekonywaliśmy do niego rząd Platformy w 2010 roku, ale rząd Platformy nie podjął tego wielkiego wysiłku. Koniec cytatu. To stwierdzenie nie ustawia Platformy w korzystnej sytuacji politycznie rzecz biorąc. Platforma, z tego co pamiętam, też miała podobne pomysły, jeśli chodzi o realizację takiego programu, ale tak jak pan redaktor mówi, no do tego nie doszło. Jakby teorie i zamierzenia nie przyłożyły się na konkretne działania. Ale mówiliśmy o Adamczyk. Tak, tak, dokładnie. Natomiast zawsze o tym takie
jako programie mieszkaniowym, czy jeśli chodzi o kwestię budowy mieszkań, no, zawsze Platforma miała jeden argument, że Prawo i Sprawiedliwość obiecywało budowę 3 milionów mieszkań za ich rządów i to był zawsze taki kontrargument wobec Prawa i Sprawiedliwości stosowany przez Platformę Obywatelską, co nie znaczy, że Platforma Obywatelska tego problemu troszeczkę nie zlekceważyła. Pojawiają się ze strony Platformy Obywatelskiej głosy, że to jest całkiem racjonalne, co PiS zrobi. Tutaj nie ma takich głosów krytyki, jeśli chodzi o ten program Mieszkanie Plus. A wyciągnięto wnioski, przepraszam, że podam słowo, z krytyki pod adresem programu Rodzina 500+. Po skrytyką tegoż przedsięwzięcia opozycja radziła sobie średnio. Tak, jeśli chodzi o 500+, to opozycja niebywale jak się dzielą, to się wykluczają, że wiadomo. Platformę Obywatelską, która mądrzy, głupi, biedni, bogaci, to wiadomo, że człowiek się dzieli. Twierdząc, że budżet tego nie uniesie. Grzegorz Schetyna niewiele tygodni po wyborach stwierdził, że ten program jest wręcz niesprawiedliwy, że 500+ powinno obejmować także pierwsze dziecko, ale nie o 500+ tutaj rozmawiamy. Natomiast tutaj chciałem zahaczyć o takie kwestie polityczne, ponieważ minister Adamczyk, który jest odpowiedzialny za program Mieszkanie Plus, właśnie dzięki takiemu rozpędowi, jeśli chodzi o ten program, zachowa stanowisko w rządzie, najprawdopodobniej, ponieważ on był od tygodni wymieniany na tej liście potencjalnych kandydatów do politycznej dekapitacji z rządu, natomiast tutaj premier Szydło, zdaje się, postawiła ministrowi Adamczykowi konkretne cele, które ma zrealizować. Myślę, że te terminy są dogadywane i myślę, że coś w przeciągu, nie wiem, kilkunastu tygodni, być może miesięcy, się konkretnego takiego pojawi, że minister Adamczyk częściej będzie występował w mediach, że właśnie po takim okrzepnięciu tego programu 500+, to Mieszkanie Plus wyjdzie na sztandary Prawa i Sprawiedliwości. No i dzięki temu minister Adamczyk zdaje się też jako bliski człowiek Beaty Szydło, bo to była jej nominacja, jedna z niewielu w rządzie, zachowała stanowisko. I tym sposobem przechodzimy do ulubionego tematu publicystycznego ostatnich dni, czyli do rekonstrukcji rządu. W zeszłym tygodniu w Polskim Radiu premier Beata Szydło mówiła tak: czas tworzenia strategii się skończył, teraz potrzebne są działania i każdy z ministrów musi przejść do pracy. To będą daleko idące zmiany, czy raczej delikatna korekta kursu, czego pan się spodziewa? Z tego, co słychać w rządzie, rozmawialiśmy dwa razy z politykami obozu rządzącego, którzy twierdzili teraz na tym ostatnim odcinku przed tą już mityczną rekonstrukcją, mówili, że do takiej głębokiej rekonstrukcji może dojść na wiosnę przyszłego roku, ponieważ ci ministrowie, którzy byli od tygodni wymieniani na tej krótkiej liście ministrów do w cudzysłowie odstrzelenia, dostali drugą szansę od premier Szydło, czytaj Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj najprawdopodobniej w tym tygodniu dojdzie do lekkiej korekty, lekkiej oczywiście w cudzysłowie, bo lekkiej w tym sensie, że najprawdopodobniej odejdzie z rządu tylko minister Szałamacha, ale na tyle istotnej zmiany, że dokona się bardzo istotne przesunięcie takich wektorów kompetencyjnych w rządzie, że przez to, że minister Szałamacha odejdzie z resortu finansów, bardzo duże kompetencje otrzyma Mateusz Morawiecki, minister rozwoju, dla którego stworzy się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, czyli w pewnym sensie będziemy mieli taki premierowski dualizm. To nie Bóg Państwa zawarto znowu ściemnia. Tej zmiany to nie Bóg umarł, tylko to Syn Boży umarł w imieniu Jachwę, w imieniu Boga. Ale ponieważ ten Syn Boży był tak inteligentny, był tak mądry, z pewną współodpowiedzialnością będzie dzielił się z Henrykiem Kowalczykiem, że był tak mądry, który otrzyma kompetencje na przykład związane z nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa. Sługę diabła, Belzebuba. Wyglądało, kiedy zostanie stworzona ta agencja. Łajdakami rozmawiam, skoro z Łajdakami jadł. Ministerstwa Skarbu. I tutaj, jeśli chodzi o ten aspekt rekonstrukcji, tego uważam za bardzo ważny. Natomiast jeśli chodzi o aspekt personalny, czyli liczbę ministrów do wymiany, to nie spodziewam się rewolucji, bo tak jak mówiłem, to podobno jest druga szansa dla tych
Państwa, dotrzemy. Dojść naprawdę można wszędzie. I to jest jeszcze ciekawsze, jakbyśmy grzebali, że tak powiem, że tak ogólnie znanych. Dzisiaj mówiłam Lidce, że w Ameryce inna jest mentalność, inne jest wszystko, że prezydentem może zostać Murzyn, że jak ty jesteś profesorową, znaczy no to wcale nie znaczy, że jeżeli jesteś mądrzejsza, to zostaniesz prezydentem. To wcale o niczym nie świadczy, bo Ameryka lubi nowości. Ameryka lubi niespodzianki, przypadkowości, oryginały i coś w ostatniej chwili wynika. Także mówili tak też o Trumpie, wcale nie Clinton. Ministrze Szałamasze stanowisko ministra może objąć jego zastępca. Ale tak jak mówiłem, że minister Morawiecki może mieć jakieś mniej lub bardziej formalne kompetencje, żeby zająć się również pewnymi kompetencjami dotąd leżącymi w Ministerstwie Finansów. Więc ja czekam na to, aż zostanie stworzony w ramach rządu ten Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i wtedy zapewne możemy się spodziewać konferencji pani premier Szydło, pana ministra, pana premiera Morawieckiego i wtedy to nam po prostu zostanie szczegółowo przedstawione, a tutaj możemy na tym etapie jedynie spekulować, jak to będzie wyglądało. Co zrobił albo czego nie zrobił minister finansów, że być może Jarosław Kaczyński od miesięcy ma pretensje do Pawła Machyczego, dawał wyraz zresztą publicznie na konwencjach PiS-u, chociażby jeśli chodzi o niedostateczne uszczelnienie podatku VAT, tak, wpływów z podatku VAT. Także Jezus powiedział, że naprawdę powiadam ci dzisiaj, wypływają, a to miało być jedno z dziś to nawet sam Jezus Chrystus nie był w raju, bo był tych sztandarowych piekle biblijnym, a biblijne piekło to jest grób ludzkości. Można tak tutaj, uznać. Wiecie Państwo, kręci. Nie znam dokładnie no jak Kościół kręci, to i papież musi też tak mówić. Także proszę Państwa, zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju. Tam nie ma przeciwnika, nie mój problemach związanych z podatkiem handlowym. Także proszę Państwa, musi prawda wynikać z kontekstu. A jak ktoś tutaj operował, ustaw, ktoś tutaj mieszał na przestrzeni wieku, to jeszcze inne rzeczy błędnie tłumaczone powstały. Także Europejska i tutaj się pojawia, powiadam ci dzisiaj, ja tu mam pretensje będziesz do rządu, ze mną w raju, a ten raj to będzie jeszcze trochę. Na Węgrzech, po zniszczeniu Babilonu Wielkiego, po zniszczeniu Królów Ziemi, w Armagedonie, co było niezgodne z prawem milenium, unijnym. O które to milenium walczy, zareagowała. A premier Orban się z tego wycofał. Pod pretekstem milenium Hitler. A zakładam, że rząd polski znał ten kazus. I dlatego zastanawiam się, dlaczego nie wyciągnął to z tego wniosku. Wojnę kiedy można się było pretekstem tego milenium, spodziewać, że to niby miało być sprawiedliwe, co wszystko ustaw, jest projektów nieprawdą. Ustaw związanych z podatkiem handlowym. Także no tam się pojawiały różne pretensje typu, że ta ustawa, czy ten podatek będzie faworyzował małe sklepy, a tutaj nastąpiło takie nagłe odwrócenie wektorów co do tego nowego projektu ustawy, który zaproponował Szałamacha, gdzie przez tą zmianę z podatku progresywnego na podatek liniowy, te małe sklepy mogą ucierpieć i pan minister Szałamacha zapowiedział stworzenie kolejnego projektu ustawy, czy kolejnej ustawy o tym podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, tylko ja nie wiem, który minister się będzie tym zajmował. No, być może właśnie zastępca pana Szałamacha. Być może minister finansów pożegna się ze stanowiskiem, być może powstanie nowy super resort, którym kierował będzie wicepremier Mateusz Morawiecki. Pytanie, czy to dobra informacja dla premier Beaty Szydło, ale o tym, jeśli pan pozwoli, porozmawiamy już za minut kilka w naszym studiu. Michał Wróblewski, dział polityczny Dziennika Fakt. Ojcze Święty, autopromocja. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej częstotliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. W Polskim Radiu 24, na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych,
a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonaria, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. W Polskim Radiu 24 informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Ministerstwo Finansów zapisało w dokumencie, że wzrost produktu krajowego brutto wyniesie 3,6%. Deficyt budżetowy ma wynieść blisko 60 miliardów złotych, a średnioroczna inflacja 1,3%. Pod koniec sierpnia rząd przyjął wstępny projekt przyszłorocznego budżetu. Premier Beata Szydło mówiła wówczas, że plan finansów na 2017 rok wymaga jeszcze trochę pracy. Ministrowie zostali przeze mnie zobowiązani do jeszcze przeglądu swoich budżetów, priorytetów, do szukania oszczędności w swoich resortach. Minister finansów Paweł Szałamacha zapowiedział utrzymanie 23% stawki podatku VAT. Zadeklarował też, że w kasie państwa wystarczy pieniędzy, m.in. na program Rodzina 500+, czy inflacyjną waloryzację wynagrodzeń w całej sferze budżetowej. O 2 miliardy będą wyższe wydatki infrastrukturalne na programy kolejowe i drogowe. Uruchomiony zostanie program przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Projekt budżetu do końca września musi trafić do Sejmu. Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro w liturgii przypada święto świętych rodziny, pracy i polityki Michała, społecznej z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie. Są jak powiedziała minister Elżbieta Rafalska, chodzi o nawiązanie dobrej współpracy i resortów tym, z samorządami. Którzy nie mają ukrywam, odziedziczyć zbawienie. Chcemy moment, w którym do kieszeni polskich rodzin trafiły tak duże pieniądze, wykorzystać dla poprawy pracy służb społecznych. Te pieniądze w setki w znaczący sposób poprawiają sytuację. Materialną części rodzin, które tkwiły w ubóstwie. Chcemy, żeby działania pracowników socjalnych były działaniami polegającymi na dobrej współpracy z rodziną, a nie stanowiły dla rodziny jakąkolwiek smycz. Spotkanie koordynuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Minister infrastruktury i budownictwa zapewnił, że program Mieszkanie Plus jest adresowany do wszystkich Polaków. Wczoraj rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Minister Andrzej Adamczyk powiedział Radiowej Jedynce, że w programie będą wykorzystywane zasoby nieruchomości Skarbu Państwa. Są to przydatne do zabudowy mieszkaniowej tereny, którymi zarządzają starostowie, agencje rządowe, a także na przykład PKP. Według oceny ministerstwa jest około 10 tysięcy hektarów takich gruntów. Program Mieszkanie Plus przewiduje wsparcie budownictwa społecznego, tanie mieszkania na wynajem na państwowych gruntach oraz indywidualne konta dla oszczędzających na własne lokum. Zapisy do programu mają się rozpocząć w przyszłym roku, a w 2019 roku pierwsi uczestnicy mają otrzymać klucze do mieszkań. W Tel Awiwie zmarł Szymon Peres, jeden z najważniejszych przywódców w historii Izraela. Miał 93 lata. Zostanie pochowany w piątek w Alei Zasłużonych na wzgórzu Herzliya w Jerozolimie. Szymon Peres pełnił wszystkie najważniejsze funkcje polityczne w Izraelu. Był prezydentem i premierem, współtworzył izraelski przemysł zbrojeniowy i program nuklearny. Odegrał kluczową rolę w izraelsko-palestyńskim procesie pokojowym, za co otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Proces pokojowy był także jedną z jego największych porażek, bo pomimo nic nie doprowadził do zakończenia konfliktu. Tak Szymona Peresa wspominał dzisiaj premier Benjamin Netanyahu. Celem mojego życia jest służba narodowi. Towarzyszył utworzeniu państwa, chronił je przed upadkiem i pozostawił po sobie państwo silne. Szymon Peres skosił niedaleko do swojego wielkiego rywala, ale także politycznego partnera Yitzhaka Rabina na wzgórzu Hetzla w Jerozolimie. A państwo wysłuchali fragmentów tejże audiencji, państwo słów Ojca Świętego dziś przeważnie pogodnie, jedynie na północy kraju pochmurno i tam może padać przelotny deszcz. Temperatura od 14 do 22 stopni Celsjusza. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 12. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 11.35. Polskie Radio 24. Do widzenia.
A w naszym studiu Michał Wróblewski, dział polityczny dziennika Fakt. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj rząd zajmował się programem mieszkaniowym Mieszkanie Plus. Dziś tematem jest budżet, między innymi oczywiście, a potem rekonstrukcja. Jeszcze nic się nie wydarzyło, a komentarze produkowane są na potęgę. Przyłączamy się także do tego nurtu, rozmawiamy o ewentualnych zmianach, które czekają ministrów. Kto może spać snem sprawiedliwego? Na dzień dzisiejszy ma 99% skuteczności ujawnienia samochodów. Samochody bardzo drogie, stanowisko stracą szefowie resortów siłowych, Mariusz Płaszczak, Antoni Macierewicz, to jest w ogóle poza dyskusją, więc tutaj nie ma co spekulować. Natomiast na tej krótkiej liście ministrów, którzy mogli się spodziewać dymisji, było kilka nazwisk. Wspomniany już Paweł Szałamacha, Anna Zalewska się pojawiła nawet na tej liście, ale przez to zamieszanie, które właśnie paradoksalnie, przez to zamieszanie, które powstało wokół reformy edukacji, którą przygotowuje pani Zalewska, właśnie pani minister stanowiska nie straci, ponieważ Beata Szydło nie pozwoli na to, żeby to zamieszanie było jeszcze większe. Ta dymisja na pewno by to spowodowała, więc pani Zalewska musi ten problem ogarnąć, mówiąc w cudzysłowie, do końca. Na tej liście był również Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, ale on, tak jak wspominałem, nie przytaczając konkretnego nazwiska, ale to właśnie on był wśród tych ministrów, którzy dostali drugą szansę. I pani premier Szydło tutaj przedstawiła kolejne konkretne terminy dla ministra Radziwiłła, żeby przedstawił jakieś tam konkretne, bardziej konkretne rozwiązania, zwłaszcza, że no, pracownicy ochrony zdrowia, akurat byłem na ich ostatnim proteście w sobotę w Warszawie, no są niebywale, nie waham się użyć tego słowa, wściekli na ministra i on ma też problem komunikacyjny, jak z nimi rozmawiać, bo mieliśmy kolejne spotkanie ministra zdrowia tutaj wczoraj z przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych i to było już chyba drugie z kolei w ciągu tygodnia spotkanie i pracownicy i związkowcy wciąż są niezadowoleni. Już nie tyle domagają się spotkania z premier Szydło, tak jak było to tydzień temu, tylko domagają się spotkania z samym naczelnikiem, czyli Jarosławem Kaczyńskim, ale z tego co wiem, minister Radziwiłł jednak się uchowa. Na tej krótkiej liście był również, ta lista się wydłuża teraz, jak tak wymieniam te kolejne nazwiska, minister Jurgel, czyli minister rolnictwa, wokół tego resortu wydawać by się mogło apolitycznego, który wcześniej nie generował jakichś szczególnych problemów. No narosło się bardzo wiele właśnie tych problemów w ciągu kilku miesięcy, no, przypominając już takie naprawdę wizerunkowe, które odbiły się głośnym echem, czyli sytuacja wokół stadniny w Janowie na przykład. Jest jeszcze szereg innych problemów, które ministra Jurgiela dotknęły i sam minister ma ogromne problemy wizerunkowe, komunikacyjne. On nie umie porozumiewać się z wyborcami, wysłać jakiś taki jasny, przejrzysty komunikat do nich. A on ma problem w ogóle, żeby się z mediami porozumiewać, więc ja myślę, że tutaj rząd niewiele by stracił na tym, wręcz przeciwnie, gdyby ministra Jurgiela odwoływał. I tutaj są te największe zawahania. Ja nie jestem w stanie określić, czy minister Jurgiel odejdzie, czy nie, bo raz się słyszy, że odejdzie, raz się słyszy, że nie odejdzie. Jeśli chodzi o kolejnych ministrów, pojawiło się też nazwisko ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, ale to nie jest spowodowane tym, że premier Szydło czy Jarosław Kaczyński mają do niego pretensje, tylko Krzysztof Tchórzewski sam nosi się z tym, żeby odejść z resortu, więc być może tutaj zajdzie jakaś zmiana, ale Ministerstwo Energii mimo ważności tego resortu chyba nie wzbudza jakichś takich medialnych emocji, jak pozostali kandydaci do odwołania. Pan wspomniał o problemach wizerunkowych, tak aby jeszcze Grzegorz Schetyna, jeśli chodzi oczywiście o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, że PiS zapłaci cenę polityczną za podniesienie ręki na kompromis w sprawie aborcji i oszustwo wyborcze, że wszystkie obywatelskie projekty ustawy będą przekazywane do komisji sejmowych. To słowa szefa Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, Sejm skierował w zeszłym tygodniu do dalszych prac w komisji projekt komitetu Stop Aborcji, przewidujący bezwzględny zakaz aborcji, a odrzucił projekt liberalizujący przepisy aborcyjne przygotowany przez komitet Ratujmy Kobiety. Przed nami kolejna bardzo trudna dyskusja. Już nie wiem, czy słowo dyskusja jest na miejscu w tym kontekście. Ja myślę, że najtrudniejsza dyskusja będzie dla samego Prawa i Sprawiedliwości, dla którego to jest ogromny kłopot.
Jarosław Kaczyński bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę. I też mam wrażenie, że w tych dyskusjach wokół aborcyjnych mało się mówi o historii. To tak całkiem nieodległej, ponieważ kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość w latach 2005-2007, wiosną 2007 roku pojawił się projekt ustawy, która miała wpisać zakaz aborcji do konstytucji. Ten projekt się wyszedł od grupy posłów z Prawa i Sprawiedliwości, LPR-u, Samoobrony, bodaj też PSL-u, i bracia Kaczyńscy byli wówczas wściekli, że ta sprawa pojawiła się na wokandzie. Jestem w stanie zaryzykować tezę, że gdyby Lech Kaczyński żył, a zwłaszcza gdyby był prezydentem, on by nie pozwolił na żaden projekt zaostrzający ustawę aborcyjną. Nie byłoby o tym mowy, zresztą Jarosław Kaczyński sam ma takie poglądy bardziej, może nie tyle liberalne, jeśli chodzi o to, ale konserwatywne w tym sensie, żeby zachować tę ustawę, która tak, ale to już politycy Prawa i Sprawiedliwości funkcjonuje, podkreślają, że to nie jest ich pomysł, że to nie jest ich projekt. Wręcz poglądy Jarosława Kaczyńskiego na tyle ewoluowały, że on w 2007 roku, kiedy pojawił się ten wspomniany projekt przeze mnie, który miał wpisać zakaz aborcji do konstytucji, on wtedy mówił, że demokratyczne i praworządne państwo nie musi zmusić kobiety do zgwałconej kobiety do rodzenia dziecka. Teraz w ogóle nie ma o tym mowy. Znaczy, teraz Jarosław Kaczyński skłonny jest wycofać zapis dotyczący aborcji eugenicznej. Prawda? I to jest jedyne jakieś ustępstwo, które byłoby być może zaakceptowane przez episkopat, bo tutaj się pojawia tak naprawdę realny problem. Konflikt z Kościołem. Jarosław Kaczyński będzie miał duży problem. On sam głosował za skierowaniem na przykład tego liberalnego projektu ze stowarzyszenia, raczej kobiety, to jest chyba stowarzyszenie, do skierowania go do komisji, natomiast większość parlamentarzystów jego partii głosowało za odrzuceniem. Ale to Jarosław Kaczyński będzie się musiał Kościołowi tłumaczyć, dlaczego jeśli ta ustawa nie zostanie przyjęta, dlaczego nie została przyjęta. I tutaj Jarosław Kaczyński ma z tym problem, zwłaszcza, że przecież Prawo i Sprawiedliwość obiecywało skierowywanie wszystkich projektów obywatelskich do komisji. No to się nie stało. No teraz posłowie PiS-u się z tego tłumaczą w mediach, ale tłumaczą się też z pewnością siebie, że twierdzą, że ich wyborcy to wybaczą. Natomiast nie jak się ma to do tych zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości z kampanii, więc ja myślę, że te problemy wokół aborcji będą się nawarstwiać. No, i PiS będzie miał potężny dylemat, co z tym fantem zrobić. No, być może ten projekt zaostrzający ustawę aborcyjną na lata utkwi w komisji, natomiast ja myślę, że ten problem dopadnie PiS szybciej niż nam się wydaje. Skoro o kampanii mówimy i o zapowiedziach kampanijnych, to o tym mówił nie wprost także dziś Borys Budka, były minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, zapowiadając jesienną ofensywę programową Platformy Obywatelskiej. Wspomniał przy okazji, że tak naprawdę, to cytat, myśmy z dobrym programem szli do ostatnich wyborów parlamentarnych. Z tego programu czerpią różne ugrupowania, bo jednolity podatek, który jest proponowany przez rząd, jest autorstwa Platformy. Czyli program był dobry, tylko wyborcy. Tak, Platforma miała na tyle dobry program, że przegrała wybory. Ja co do tych zapowiedzi programowych Platformy, no ja mam mocny, duży dystans do tego zachowuję, ponieważ to nie jest pierwsza tego typu ofensywa, z której za bardzo nic nie wynika. Natomiast sam Grzegorz Schetyna dzisiaj w konkurencyjnej stacji radiowej mówił o tym, że tak tonował nastroje wokół tego programu. On nie mówił, że to jest ostateczny program Platformy Obywatelskiej, z którym Platforma pójdzie do kolejnych wyborów, tylko że to jest program, który przez kolejne lata ma być dyskutowany, mówiąc kolokwialnie, w terenie. Czyli Platforma Obywatelska ma rozbudować tą sieć klubów obywatelskich, które de facto nie wydają mi się takie najgorszym pomysłem, tak, czyli spotykanie się działaczy Platformy, czy znanych postaci życia publicznego związanymi z Platformą, z wyborcami w mniejszych miejscowościach poza Warszawą. I te kluby obywatelskie mają być, właśnie mają teraz działać tak, że Platforma ma dyskutować bezpośrednio z wyborcami o tym, co sama zaproponuje 2 października
w Gdańsku, natomiast Grzegorzki, ty nas słusznie zauważył, że wyborów nie wygrywa się w Warszawie, czy strategii wyborczej nie można zbudować w Warszawie i tylko opierając się na stolicy, że trzeba z tym programem wyjechać do ludzi. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach. Ja myślę, że taka praca u podstaw, której Platformie brakowało przez ostatnie lata, kiedy stery dzisiejszego ugrupowania opozycyjnego, a wówczas rządzącego dzierżył Donald Tusk, no się przyda, takie wyjście do ludzi. Natomiast wszelkie słowa ofensywa i tak dalej, miałem do tego duży dystans, ponieważ ofensywa to było moje słowo. Byliśmy torpedowani po prostu różnymi tego typu akcjami wizerunkowymi. Więc ja mam do tego duży dystans, powtarzam. O programie jeszcze z pewnością będziemy mówić, o programie, który Platforma Obywatelska ma zaprezentować już niedługo, a tymczasem wydarzenia polityczne na naszej antenie podsumowywał Michał Wróblewski z działu politycznego dziennika Fakt. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, kwadrans pozostaje do południa. Już teraz porozmawiamy o kulturze. Rozmowa kulturalna w Polskim Radiu 24. Na pole numerowe win. Dzień dobry Państwu, Maja Kurczyńska, witam także mojego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan Piotr Iwicki, dyrektor Muzycznej Agencji Polskiego Radia. I to oznacza, że o muzyce będziemy mówili, dokładnie o jazzie, bo od 3 października do 7 Jazz Jambory 2016. Ale Panie Dyrektorze, zanim szczegóły, chwilę może dla króla jazzu. Miles Davis, dziś wyjątkowy dzień. Tak, tak, mamy dzisiaj 25. rocznicę śmierci artysty, dla mnie szczególnie bliskiego, dlatego bo 15 lat temu z grupą polskich muzyków zrobiliśmy, jak ktoś ładnie powiedział, All Star Band i takie pokolenie freaków jazzowych, Janusz Janina Iwański, Wojtek Konikiewicz, świętej pamięci Andrzej Przybielski na trąbce, czyli chyba najbardziej taki odjechany polski temat w historii. Tam był jeszcze Radek Maciński na perkusji, Fazi na saksofonie, czyli Mariusz Mielczarek i Marcin Pospieszalski na basie z moją obecnością na instrumentach perkusyjnych i elektronicznych. Stworzyliśmy taką grupę Tribute to Mice, od tego czasu zawsze koncertujemy, dlatego, bo to jakby dowodzi tego, że mamy do czynienia z postacią ikoniczną, taką no pomnikową. Aczkolwiek jest taki trochę podział, jak mówię, gitarzystów dzieli się na metenkowców i scofieldowców, a jazz fanów zapatrzonych w historii dzieli się na Coltrane'owców i Davisowców. Ja akurat jestem Coltrane'owcem. Rozumiem. W takim razie przypomnieliśmy, no i jak inna wielka postać, no właśnie to legenda jazzu. Louis Armstrong mawiał, to jazz or not to jazz. Tak jest. There is no question, a ja mam pytanie. Jesienią nie tylko Warszawa będzie rozbrzmiewała jazzem, przede wszystkim studio imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu. No w zasadzie to jest taki prolog już w piątek, bo w ramach cyklu Europejskiej Międzynarodowej Sceny, Światowej Sceny Jazzu będzie koncert The Bad Blues. To jest taka formacja, a dla mnie rewelacja absolutna. Jak ktoś lubi wycieczki jazzu w różne rejony, koncerty nieprzewidywalne, to trio amerykańskie. To są tacy ludzie. Kiedyś poszedłem na ich koncert, przez 2 godziny grali covery rockowe w wersjach jazzowych. Jeszcze przywieźli wokalistkę, która wyglądała jak bohaterka filmu Scooby-Doo, ta taka ruda, kudłata. No i ludzie nie chcieli puścić. No była Nirvana, było The Wall, Pink Floydów na jazzowo. Co będzie teraz? Tak naprawdę porzućcie wszelkie nadzieje, jeżeli jesteście pewni, co się na tym koncercie... Polskie Radio rekomenduje. Tak jest. To jest zresztą retransmitowany koncert przez dwójkę lub retransmitowany. To jest jakby taki trochę prolog, a od poniedziałku już prawdziwe Jazz Jambory. Tak, Jazz Jambory, które robimy wspólnie z firmą Mariusza Adamiaka. To po dużych perturbacjach do prawa używania znaku, ale to bardziej dla pionu handlowego rozmowa niż artystycznego, ale właśnie takie koncerty będą miały miejsce od 3 do 7 i mam nadzieję, że my po prostu na dłużej zatrzymamy to Jazz Jambory u nas w studiu Lutosławskiego. Rozpoczynamy 3 października. Spektakularnie. W takim razie ta odsłona programowa, bo nazwiska to Jerzy Małek, Łukasz Poprawski, Michał Liszkiewicz, Jan Smoczyński na przykład. Tak, Milo Kurtis. W ogóle najlepiej wejść na naszą stronę internetową. Tak, po prostu zapamiętać proszę i proszę sobie tę stronę. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że zaczynamy takimi dniami, dwoma, które sam osobiście wymyśliłem, że powinny być. Pierwszy to trio PSM, czyli Poprawski, Smoczyński, Miśkiewicz. Można powiedzieć, że nazwiska nie wymagające żadnej rekomendacji, a potem
coś, co jest wpisane troszeczkę w naszą linię programową całego radia, czyli niezależna scena młodych polskiego radia, czyli prezentujemy artystów, tak jak zrobiliśmy piano, sypialnie, etc., etc. Teraz pokazujemy muzyków jazzowych, big band, absolwentów i najlepszych studentów Akademii Muzycznej pod wodzą Piotra Kostrzewy. Dla mnie najlepszy big band w tej chwili w Polsce. Rewelacyjni są. Warto przyjść posłuchać to w poniedziałek o 19. Wtorek to będzie Jurek Małek, gigant trąbki, Maria Schneider, no absolutnie w tej chwili ikona jazzu światowego, wielokrotna zdobywczyni Grammy, była zachwycona tym artystą, dlatego szczególnie polecam. Będzie miał premierę swojej najnowszej płyty. Potem w środę Milo Curtis, czyli ja zawsze mówię taki szaleniec boży, demiurg, guru wszystkiego, co koło jazzu leży i world music, czyli jego orkiestra Naxos Międzynarodowa w składzie. W czwartek oddajemy scenę wytwórni Fortune, która rejestruje dwa koncerty, oczywiście ukażą się na płytach, dla mnie szczególnie bliski to, co jest Charlie Hayden. Skład do dzisiaj nie jest znany, wiemy tylko tyle, że Wojtek Pocym będzie liderem tego, a reszta jest wszystko niespodzianką. Słyszałem plotki, kto ma grać, ktokolwiek z tych osób by się miał pojawić, to są wielkie nazwiska, z tego ma być płyta, a ja jestem wielkim fajną po prostu tego wszystkiego, co Charlie Hayden robił, a ostatni dzień to będzie prawie, że taneczny, będzie Patrycja Zarychta, to bardzo już w tej chwili poważna postać takiego smooth ethno world funk jazzu z soulem i jazz pospolita, czyli też takich kilku szaleńców, którzy potrafią zrobić wszystko, wywinąć jazz na lewą stronę i po prostu się bardzo podobają młodym słuchaczom. A tegoroczny Jazz Jamboree i rekomendacja szczególna, rekomendacja polskiego radia. Bo powiedział pan o swoich pytach, ale to jest, myślę, że każdy koncert. Każdy, tak, dlatego jesteśmy współorganizatorami. Fundacja Jamboree Mariusza Adamiaka, my jesteśmy współorganizatorami całej tej imprezy, jakby za pod wszystkim się podpisujemy. Tak? Jesteśmy pewni, że to są rzeczy, którymi możemy się chwalić wszędzie, pokazywać. Oczywiście ktoś zapyta, dlaczego nie ma tej formuły, że amerykańska lub jakaś światowa gwiazda na koniec. Z bardzo prostego powodu. Ale to wynika z prostej rzeczy, dlatego gdyż wokół znaku towarowego Jazz Jamboree były wielkie perturbacje, uzurpatorzy, aż w końcu doszło do zajęcia tego znaku na poczet, no niezbyt dobrze prowadzone polityki finansowej przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, po prostu straciło ten znak. Trafił on w ręce innego podmiotu gospodarczego, no, który chce odzyskać pieniądze po prostu, więc udaje, użyca go na zasadach franczyzy Mariuszowi Adamiakowi. Co dalej będzie, nie wiem. Dla mnie najsmutniejsza wiadomość to jest taka, że przy jakby braku zainteresowania miasta Warszawy festiwalem, wielkie zainteresowanie wyrażają Katowice. Z kolei sam Mariusz Adamiak jest zainteresowany, żeby nie mieć sam sobie konkurencji dla World of Summer Jazz Days w Warszawie, więc chętnie ten festiwal, jako ten, który ma prawo do dysponowania znakiem Jazz Jamboree, pewnie by przeniósł do Katowic. Ja zrobię wszystko, żeby Mariusz tego nie zrealizował, abyśmy za rok spotkali się w tym samym miejscu, jeszcze w naprawdę takim jakimś światowym już naprawdę składzie, dlatego, bo Warszawa i jazz grany w październiku, to jest po prostu... To już jest tradycja tradycji, prawda? 60 lat, prawie bez dwóch, kiedy pierwsze festiwale odbyły się w Sopocie. Może jeszcze trzeba pamiętać, że dokładnie 60 lat temu pierwszy festiwal w Sopocie jazzowy, drugi festiwal, a trzeci już w Warszawie. Pierwszy zapowiadał Tyrmand, słynne zdania, że młodzież zebrała się tutaj, żeby słuchać tego brzydkiego amerykańskiego jazzu. No właśnie, i potem jeszcze pierwsze lata Filharmonii Narodowej, potem sala kongresowa. Wędrujący festiwal wylądował w sali kongresowej, gdzie przypomnę, były dwa koncerty dziennie. No właśnie, pełna sala, biletów nie było. Tak, ładnie powiedział Jan Poszkowski, to taki wielki historyk i animator jazzu, nasz kolega radiowiec, powiedział, że skoro my nie mogliśmy jeździć do Stanów, to Stany musiały przyjeżdżać do nas. I dokładnie tak było. Ja myślę, że żadna muzyka, żaden gatunek nie był tak dowieszczony jak jazzmeni. Naprawdę na palcach jednej ręki można tylko wymówić tych, którzy nie zawitali do Polski z tych gigantów, a niektórzy, tak jak chociażby wspomniane Miles Davis, 83-88 rok. W zasadzie można powiedzieć, że wszystko na Jazz Jamboree datuje się do przyjazdu Milesa i po przyjeździe Milesa, że ten jego koncert w październiku 83 roku to jest taka bardzo ważna cenzura dla całego polskiego jazzu. W takim razie od czasów Milesa, Davisa, bo to wiek 20, teraz 21, nadal jazzmeni to artyści wolności, którzy przekazują nam fantastyczne emocje. Jazz był muzyką wolności w tamtych czasach, dlatego, bo nie miał tekstu. Bardzo, no zazwyczaj, jeżeli już to były to produkcje instrumentalne, więc jakby bardziej poddające się zwolnieniu z opieki wszechobecnej cenzury. I to była ta wolność. Ja jakiś pisałem duży esej na temat Jazz Jamboree i tam ładnie ktoś mi powiedział, że w sali kongresowej spotykali się jazzfani, jazzmeni i ubecy. To było takie wymieszanie towarzystwa, można było spotkać sekretarza partii, a wszyscy przychodzili dlatego, bo trzeba było być na Jazz Jamboree. Nie
wypadało. Nie być każdy miał zarezerwowane czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, bo tak trwało. Trzeba było w tej kongresowej być, potem iść na jam session, na imprezy towarzyszące. Czasami to było tak, że ten jazz zrozumiewał niemalże 24 godziny na dobę, bo przecież w restauracjach i klubach ściany wschodnie. Tak, plus akwarium, plus remont, tak, tam cały czas się coś działo. No, można powiedzieć, że o świcie koncerty się kończyły, a w południu już się zaczynały te imprezy towarzyszące. I to było coś niesamowitego, aczkolwiek prawa rynku, jakby konkurencja sprawiły, kiedyś mieliśmy dwa festiwale, Jazz na Dodrom i Jazz Jambory, do tego dochodziły mniejsze, jeszcze w tej chwili samych festiwali jest 70 w Polsce. A w takim razie dla współczesnego odbiorcy nadal jazz jest taką muzyką komunikatywną? Jazz jest już tak szerokim pojęciem, że dla jednych jest to po prostu... To się bardzo rozszerza to pojęcie. Bardzo wielu ludzi po prostu nad jazzem określa to wszystko, czego się nie da włożyć na jakąś inną półeczkę, albo co gorsze, muzykę improwizowaną, bo jeżeli liczyć, że istotą jazzu jest improwizacja, to Bach był świetnym jazzmenem, Handel był świetnym jazzmenem, Paganini był świetnym jazzmenem. Nie o to chodzi. Ja myślę, że jazz przez mi się dlatego cieszy taką popularnością, że polski jazz jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie światowym. Adam Baruch, czyli człowiek patrzący z boku na to wszystko, powiedział, sami nawet nie wiecie, jak jesteście w tej chwili do przodu na tle całej Europy. Także, żeby być do przodu i na bieżąco. Od 3 startujemy. Tak jest, i do 7. Codziennie o godzinie 19 w studiu Lutosławskiej. Polskiego Radia. Oczywiście. Zapraszamy, powiem to słowo magiczne. I rekomendujemy Jazz Jambory 2016. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za dziękuję i witamy w naszych progach z wielką radością. Piotr Iwicki, dyrektor Muzycznej Agencji Polskiego Radia, był państwa i najwięcej ci Żydzi kradną, bo okazało się, że 350 miliardów z Polski zniknęło, proszę państwa. 350 miliardów z Polski zniknęło. I to samo, co i Cyganie, bo mówią tak, Cyganie, że kradną. Cyganie wcale nie kradną. Cyganka zewrze. MediaMarkt.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę. Oni teraz już ukręcą, proszę państwa. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają chcą odwrócić uwagę od tej sytuacji, że nakradli w Polsce. Chcą odwrócić uwagę od tego, że ukradli Polsce. Że w bankach, w rajach podatkowych, gdzieś tam w rajach podatkowych to umieszczali. Od tego chcą odwrócić uwagę. Tak samo jak od Biblii. Reklamują książki. Miliony książek. Miliardy książek. Proszę państwa. A Biblia jedna i sobie daje radę swobodnie. Dlaczego? Biblia to jest Słowo Boże. W Biblii jest wszystko. Biblia jest święta. Więc wybierz kawę ziarnistą Bellarom, która w regularnej cenie kosztuje tylko 29,99 za 1 kg. Wyniki badań dostępne na www.gfk.com/pl. W sprytniej taniu kupować marki Lidla. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie i aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. Przesuwam się o 3 pola i... Wyciągasz kartę. O, spotykasz strażnika przyszłości. Ekstra! Dodatkowe moce! Zostań strażnikiem przyszłości twojego dziecka. Już dziś wyposaż się w pakiet strażnika. Oszczędzanie z ochroną kapitału, ubezpieczenie na co dzień i premia do 500 zł co roku. Nationale Nederlanden. Sprawdź na nn.pl. Regulamin promocji znajdziesz na nn.pl. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. Podobno gdzie indziej, żeby kupić mięso wieprzowe 10% taniej, musisz mieć jakąś specjalną kartę. A w Lidlu od czwartku do niedzieli bez żadnej karty dostaniesz minimum 12% rabatu na wszystkie świeże mięsa wieprzowe. Tak jest, w Lidlu co najmniej 12% rabatu na mięsa wieprzowe. Na przykład polędwiczka wieprzowa tylko 22,50 za kilogram. Bez karty i bez zawracania głowy. W Lidlu wszystkie świeże mięsa wieprzowe minimum 12% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. Reklama.
społeczne. Tam, gdzie panuje nienawiść, gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy. 16 Dzień Papieski. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Wpłać na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wyślij SMS pomoc pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Za chwilę rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów. Tematem będzie budżet na przyszły rok. Potrzebna jest Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Tak uważa przewodniczący Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, Jan Śpiewak. Poziom nieprawidłowości, łamania prawa, który miał miejsce przy przejmowaniu nieruchomości w Warszawie, jest absolutnie niepojęty. To widoki Andrzeja Wajdy, polskim kandydatem do Oscara w kategorii obraz nieanglojęzyczny. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Za chwilę powinno rozpocząć się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. To najprawdopodobniej ostatnie posiedzenie Rady Ministrów w tym składzie. W piątek rekonstrukcję rządu zapowiedziała premier Beata Szydło. Kiedy poznamy jej szczegóły? To pytanie do reportera Polskiego Radia 24. Na pewno do końca tego tygodnia, tak mówią z uśmiechem politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie chcąc uprzedzać oficjalnego komunikatu o konferencji prasowej w tej sprawie. Na kiedy dokładnie, tego wciąż nie wiadomo. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski dzisiaj rano informował, że może to być nawet jeszcze dzisiaj lub najpóźniej jutro. Nieoficjalnie tutaj w sejmowych kuluarach mówi się o tym, że tej konferencji informacji premier Szydło dotyczącej tego, których ministrów postanowiła ona zdymisjonować, spodziewać się można jeszcze dzisiaj właśnie. Zapowiadając tę rekonstrukcję, premier Beata Szydło tłumaczyła, że chodzi zarówno o zmiany personalne, jak i o zmiany systemowe i zanim o tych personalnych, to o tych drugich. Nieoficjalnie wiadomo, że ograniczona ma zostać rola ministra finansów, a większość jego kompetencji otrzymać ma wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Nieoficjalnie, nawiązując już dalej do konkretnych nazwisk, mowa jest o maksymalnie trzech dymisjach. Spokojni mogą być na pewno szefowie tych resortów odpowiedzialnych za przeprowadzenie głębokich reform i tu sami politycy parlamentarnej większości wyliczają minister edukacji Annę Zalewską i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Odwołanych ma za to zostać część wojewodów, a na giełdzie nazwisk już tych ministerialnych przewijają się także ci ministrowie, których najbardziej krytykuje opozycja, ale to raczej pobożne życzenia opozycji. Posłów spoza większości popadają takie nazwiska jak Antoniego Macierewicza czy Zbigniewa Ziobry. O planowanej rekonstrukcji rządu mówił nasz reporter Lucjan Olszówka. Zapowiadane zmiany komentował na naszej antenie Michał Wróblewski z działu politycznego dziennika Fakt. Jego zdaniem w tym tygodniu należy spodziewać się jedynie kosmetycznych zmian w rządzie. Najprawdopodobniej z rządu odejdzie Paweł Szałamacha, dodał rozmówca Polskiego Radia 24. W tym tygodniu dojdzie do lekkiej korekty, lekkiej w tym sensie, że najprawdopodobniej odejdzie z rządu tylko minister Szałamacha, ale na tyle istotnej zmiany, że dokona się bardzo istotne morderstwo doskonałe, kradzież doskonała, tak żeby nikt nie rozpoznał, że to... Bardzo duże kompetencje otrzyma Mateusz Morawiecki, minister rozwoju, dla którego stworzy się komitet ekonomiczny. Jak przewidywał na naszej antenie Michał Wróblewski, po nadchodzącej rekonstrukcji w rządzie nastąpi, jak to określił, premierowski dualizm. Beata Szydło zostanie twarzą tej zmiany właśnie socjalnej, 500+ i tak dalej, natomiast minister Morawiecki będzie odpowiadał za właśnie gospodarkę, finanse, on nad tym będzie trzymał pieczę. Z pewną współodpowiedzialnością będzie dzielił się z Henrykiem Kowalczykiem, który otrzyma kompetencje na przykład związane z nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa. Jak to będzie dalej wyglądało, kiedy zostanie stworzona ta agencja, czy tam holding planowany właśnie w styczniu po likwidacji Ministerstwa Skarbu. I tutaj, jeśli chodzi o ten aspekt rekonstrukcji, tego uważam za bardzo ważny. Komentarze i opinie
opinie ekspertów są dostępne na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Rosjanin, który sterował dronem latającym nad kancelarią premiera, usłyszał zarzut naruszenia prawa lotniczego. Drugi zatrzymany w tej sprawie, również Rosjanin, został przesłuchany. Obaj zostali zwolnieni. Więcej na ten temat w kolejnych informacjach. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilkanaście osób w sprawie wyłudzeń kredytów. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Warszawie, a podejrzani mogli przywłaszczyć sobie nawet kilkaset milionów złotych, powiedział Piotr Baczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Nie chciał jednak zdradzić więcej informacji. Sprawa ma dotyczyć dwóch banków. Szczegóły śledztwa będą zaprezentowane na konferencji prasowej prokuratury i CBA o godzinie 14. W sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie potrzebna jest Sejmowa Komisja Śledcza, powiedział w poranku RDC Jan Śpiewak. Przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze uznał za niewystarczające obecne działania służby w sprawie reprywatyzacji nieruchomości w stolicy. Przy tej zapaści państwa, jaką mamy do czynienia, wydaje mi się, że najbardziej uczciwe jest to, żeby postawić tych urzędników, postawić tych sędziów, postawić tych notariuszy przed kamerami i zadawać im pytania i patrzeć, jak oni odpowiadają. To są dość skomplikowane sprawy, ale poziom nieprawidłowości łamania prawa, które ma miejsce przy przejmowaniu nieruchomości w Warszawie, no jest absolutnie niepojęty. Zdaniem Jana Śpiewacza, zapowiedziane przez Urząd Miasta audyt, który ma wskazać nieprawidłowości przy zwrotach kamienic w prywatne ręce, ja nie wierzę, żeby audyt prywatnej firmy był w stanie cokolwiek wykazać. Audyt zlecony przez panią prezydent, no bo poniekąd ona będzie wtedy sędzią we własnej sprawie. Wiceprezydent Warszawy Witold Pal zapowiedział w poniedziałek, że jeszcze w tym tygodniu zostanie wyłoniona firma, która przeprowadzi audyt. Oferty złożyło 7 firm. Ratusz nie wyklucza wybrania kilku. 35-letniego mężczyznę w głębokiej hipotermii uratowali lekarze i pielęgniarki z wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach. Pacjent trafił do lecznicy 19 września w ciężkim stanie, nieprzytomny we wstrząsie, a temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 24 stopnie. Na sali reanimacyjnej u pacjenta doszło do zatrzymania krążenia. Wówczas lekarze rozpoczęli masaż klatki piersiowej, informuje kierownik kliniki kardiochirurgii dr Edward Pietrzak. Postępują wręcz na blog operacji, gdzie miał podłączony aparat okrążenia pozostrzewego, tak zwane ECMO, czyli to jest urządzenie, które pozwala dostąpić pracę serca i płuc i jednocześnie pozwala nam na ogrzanie pacjenta. Po kilkudziesięciu minutach, gdy temperatura ciała mężczyzny wzrosła o parę stopni, zastosowano defibrylację i udało się przywrócić akcję serca pacjenta, dodał dr Edward Pietrzak. Serce się uruchomiło, natomiast no, było zupełnie niewydolne, więc musiał pozostać dalej na tym aparacie ECMO. W ciągu pierwszej doby udało się go całkowicie ogrzać i na tyle sprawiła się praca funkcji akustycznej serca, że można było w ciągu następnego dnia to urządzenie podłączyć. Mężczyzna z intensywnej terapii został już przeniesiony na salę w klinice kardiochirurgii. Zostanie wypisany ze szpitala prawdopodobnie w piątek. Lekarze przypominają, że wychłodzenie organizmu jest niebezpieczne dla życia. Gdy temperatura człowieka obniży się do 30 stopni, istnieje prawdopodobieństwo zwolnienia akcji serca, a później dochodzi do migotania komór. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Przedstawiciele unijnych instytucji złożyli hołd zmarłemu byłemu prezydentowi Izraela Szimona Peresa, wspomnieli przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, Europarlamentu Martin Schulz oraz szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. O szczegółach powie Beata Płomecka. Izrael stracił dzielnego przywódcę, a Europa bliskiego przyjaciela, napisał szef Rady Europejskiej na jednym z portali społecznościowych. Donald Tusk przekazał kondolencje rodzinie Szimona Peresa i obywatelom Izraela. Człowiek pokoju i ciągłej inspiracji, napisała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego w długim oświadczeniu przypomniał, że Szimon Peres był jednym z architektów porozumienia pokojowego Izraela z Palestyńczykami z Oslo z 1993 roku, za co otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Oddajemy hołd wyjątkowemu i wizjonerskiemu mężowi stanu, prawdziwemu adwokatowi na rzecz bezpieczeństwa, pokoju i godności, napisał Martin Schulz. Dodał, że w trudnych czasach dla Bliskiego Wschodu i świata dziedzictwo byłego prezydenta Izraela nie zostanie zapomniane. Nadal będzie inspirować tych, którzy wierzą w dyplomację, dialog i pojednanie. Czytamy w oświadczeniu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Znaczy, ja też kolejna akcja hiszpańskiej policji przeciwko dżihadystom. Dwóch mężczyzn aresztowano w Barcelonie i jednego w Melilli, mieście po marokańskiej stronie Morza Śródziemnego. Jak informuje hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, stworzyli oni grupę terrorystyczną, której celem było propagowanie idei samozwańczego państwa islamskiego i zerwowanie przyszłych dżihadystów. Hiszpański MSW informuje, że rozpracowana grupa była bardzo dobrze zorganizowana. Aresztowani stworzyli w sieciach społecznościowych stronę pod nazwą Islam po hiszpańsku. Na niej propagowali tak zwane państwo islamskie i akcje przeprowadzane przez terrorystów. Strona ma ponad 32 tysiące fanów. Aresztowani mieli werbować dżihadystów spośród tych, którzy zamieszczali najbardziej radykalne komentarze. Akcje przeprowadzono wspólnie z niemiecką i belgijską policją i w obu tych krajach również doszło do aresztowań. To 10. akcja od początku roku i druga w tym tygodniu. Dwa dni temu w Hiszpanii aresztowano dwóch innych dżihadystów. Koniec z tymi wysiadami. To co to oznacza? Dzięki nowej terapii na świat przyszło dziecko, które ma troje genetycznych rodziców. Jak pisze popularno-naukowy tygodnik The Scientist, rodzice dziecka pochodzą z Jordanii, a przełomowego zabiegu dokonali amerykańscy lekarze pracujący w Meksyku, gdzie nie ma przepisów ograniczających różnego rodzaju genetyczne eksperymenty. Rodzice wiedzieli, że ich naturalnie poczęte potomstwo będzie miało śmiertelne wady genetyczne, bo już wcześniej zmarła przez to dwójka ich dzieci. Przyczyną były uszkodzone tak zwane mitochondria w komórkach jajowych matki. Lekarze wzięli więc jądro z komórki jajowej matki i wszczepili je do pozbawionej jądra komórki jajowej pochodzącej od dawczyni. Komórka ta miała zdrowe mitochondria. Potem dokonano zapłodnienia. Urodzony 6 kwietnia chłopiec ma 99,9% DNA swoich rodziców i tylko 0,1% DNA od dawcy. Dzieci trojga genetycznych rodziców rodziły się już wcześniej, ale według tygodnika New Scientist zastosowana teraz metoda jest przełomowa, bo pozwala na eliminację poważnych wad genetycznych. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Film Po widoki Andrzeja Wajdy będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii obraz nieanglojęzyczny, poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Film opowiada o Władysławie Strzemińskim, malarzu, teoretyku sztuki i pedagogu. Władysław Strzemiński był konstruktywistą, sprzeciwiał się systemowi socjalistycznemu, przez co nie mógł znaleźć pracy. W rolach głównych wystąpili Bogusław Inda, Zofia Wichłacz, Krzysztof Pieczyński i Szymon Bobrowski. Wyboru dokonała komisja oscarowa złożona z przedstawicieli polskiego środowiska filmowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Polskie Radio 24. Piłkarze Legii Warszawa przegrali na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona 0-2 w meczu grupy F Ligi Mistrzów. Pomeczowe komentarze zebrała Adrianna Bąkowska. Tuż po spotkaniu trener lizboński Hulbów Georges Jesus przyznał, że jego podopieczni nie ryzykowali. Ekipa Sportingu była bardzo pragmatyczna. Już w pierwszej połowie zdobyła dwie bramki, a w drugiej broniła wyniku. Gdy grasz w Lidze Mistrzów, liczy się zwycięstwo, a nie ryzyko. Podkreślił szkoleniowiec, który mecz oglądał z trybun. Była to kara wymierzona przez UEFA za awanturowanie się podczas spotkania z Realem Madryt. Komentując dyspozycję rywala, Jesus przyznał, że Legia dzielnie się broniła. Po porażce Legii z Borussią Dortmund 0-6 można było przypuszczać, iż jest to słaby zespół, ale wcale tak nie było. Także portugalskie media nie kryją zadowolenia z łatwego zwycięstwa z warszawskim klubem. Dziennik sportowy U-Rekord nazwał zwycięstwo gospodarzy wygodnym triumfem bez większych problemów. Dla Polskiego Radia Adriana Bąkowska. A dziś Atletico Madryt zmierzy się u siebie z Bayernem Monachium. Będzie to drugi mecz grupowej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów. Poprzednie spotkanie z PSV Eindhoven drużyna Diego Simeone wygrała 1-0 poprzez meczowych nastrojach Ewa Wysocka. Spóźniona ta faktura, ale nie krzyczą, nie krzyczą także. No, firma Play mniej krzyczy jak ten T-Mobile, który się myli. Zaraz zobaczymy w tym T-Mobile, co to za faktura. Czy to na ten tamten numer? No bo na telefon powinna przyznał, że nie szukać wykrętów, na ten telefon, gdzie jest numer, a nie na inny telefon z powodu innego numeru. Także proszę Państwa, zobaczmy. Tutaj oni za pleców podglądają, mówią, że on to źle gospodaruje, za pleców lepiej widzą. Tak. To będzie trudny mecz, bardzo dopracowany. Wyobrażamy sobie, że będą wywierali dużą presję, żeby nas atakować. My zaś robimy wszystko, żeby do tego
nie dopuścić. Spotkają się dwie ważne i bardzo zgrane drużyny, mówił trener Atletico. Na 30 spotkań rozegranych podczas meczów Ligi Mistrzów madrycki zespół przegrał tylko 5, a przed rokiem na Vicente Calderón pokonał Bayern, kierowany jeszcze wtedy przez Giuseppe Guardiola. Teraz drużyną dyryguje przyjaciel Simeone i dawny trener Realu Madryt Carlo Ancelotti, którego Argentyńczyk uważa za jednego z najlepszych trenerów świata i którego, jak przyznał, obawia się nie mniej niż Katalończyka. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prognoza pogody. Dziś przeważnie pogodnie, jedynie na północy kraju pochmurno i tam może padać przelotny deszcz. Temperatura dziś od 14 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie, a wiatr umiarkowany i dość silny południowy i południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. W wodzie wzmagał swoją siłę. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynację Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutynację Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynację Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynację Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. W każdym czasie. Daj mi zadumane buty. I tapetę. Miejscu. I stół. I kanapę. Kochanie, mamy najpierw.